Nie wiem, jak to filmować. Tak, to już ostatnie spotkanie ogólnopolskiego turnieju Bydgoszcz Cup 2011. To już czwarty turniej, kategoria kadet, rocznik 96. Było tych trochę turniei. Mecz o nic, jeżeli chodzi o klasyfikację, bo ochota bez znaczenia, czy wygrywa, czy przegrywa, i tak ma pierwsze miejsce. Na parkiecie pięciu zawodników i jeden odpoczywa. Igor Ładowski. No, pan Foder przyjechał tutaj także z drugim kolegą trenerem, rocznikiem 97, i 97 walczy o pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej na innej hali, dlatego to wygląda tak. Ale i tak sobie radzą, 52-36, 16 punktów przewagi, na 2 minuty 54 sekundy do końca trzeciej kwarty. No, jak to wcześniej tutaj mówiliśmy, jakby tam gimbasket się połączył z żubrami, kto wie. Najważniejsze, żeby chłopcy grali w koszykówkę w wieku seniorskim i wzmacniali tą naszą ligę. Te wrześniowe turnieje zrobiły trochę przegląd koszykówki kadeckiej, ale jak wszyscy wiemy, to tylko turnieje, to tylko przygotowania, to różne taktyki, różne zagrywki. No, po raz pierwszy żadna drużyna nie będzie przygotowana na finał, bo turnieje wszystkie trwają 3 dni, 4, a tu finał będzie troszkę dłuższy, 9 dni. Ja tam myślę, że nawet te finały, które będą trwać 9 dni, i tak chłopcy wytrzymią. Byłem ostatnio na finałach U14 w Opalenicy. Mówili, że nie, to za młodzi, 14-latkowie, że nie dają rady kondycyjnie. Przecież co prawda. Chłopcy jeszcze z Włocławka sobie w piłkę grali po meczu. To jest temperament, tu się bardzo szybko siły regenerują. No ale ważne mieć, żeby mieć szeroką po prostu. Szeroki skład, ławkę dobrą. Jak go bije? Bił ktoś kogoś? A. 53-38, 2 minuty do końca. Ja będę musiał tam na dół zejść. Do końca trzeciej kwarty, dokładnie. A kto to rzuca? Kurek. Adaś Kurek. Numer 11. Żeby tak jeszcze te włosy obciął, to by było dobrze. Bo lepiej by trafił. A widzisz, obecnie włosy by już trafił. Będziesz pił mleko, będziesz wielki. Igor też urósł trochę, nie? Wczoraj Igor dał 2 wsady, no niestety mnie nie było tutaj. Dzisiaj jeszcze nie zapakował, ale zmęczenie na pewno jest w zespole. Pałanowski. Proszę, jaka szybkość. Ale dzisiaj już grzeczniejszy. Jak on się nazywa z tą dwunastką? Marcin Delegat. Delegat wczoraj dostał faule techniczne. Miał dzisiaj nie grać, ale... Kot. To na razie tyle.